Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka na temat Sonic Forces. Została nam przedstawiona niezwykła wiadomość, której nie spodziewałem się tak wcześnie. Spodziewałem się, że ona będzie dopiero na E3, a tu się okazuje, że no na E3 chyba dostaniemy naprawdę jakąś bombę. To nie było aż takie wielka jakaś informacja, skoro na E3 mieli pokazać tę postać. Więc tak, jak mogliście już z mojego powiedzenia wywnioskować, została nam przedstawiona trzecia postać. Niespodziewana. A więc, no, na razie nie będę nic mówił. Najpierw obejrzmy ten półtorej minutowy trailer. Więc 3, 4. A więc jak widzieliście, po 25 latach wreszcie oryginalne postacie fanowskie będą kanoniczne. Więc to jest zupełnie niesamowita informacja, że trzecia postać jest właściwie kim chcemy. Uwielbiam ten koncept i po prostu ci, co go hejtują, to przykro mi, nie zniszczycie mojego szczęścia. To jest świetny pomysł i jestem szczęśliwy, że wreszcie on został zrobiony. Na serio, Sega coraz bardziej do fanów się zbliża z ich kreacjami. Sonic Adventure 1... Sonic Adventure 1 wydali album fanowskich remixów. Sonic and the Black Knight w samej grze zabierał fanowski remix. Znaczy remix, fanowski cover. Co tam jeszcze było? Sonic Boom i social media to jest po prostu... nawiązują cały czas do memów. Sonic Mania jest robiona przez ludzi, którzy robili fangamy do tego czasu Sonica, a teraz jeszcze Sonic Forces, które daje nam tworzenie swoich własnych postaci. No i jeszcze ROM haki, w sensie na Steamie można legalnie, że tak powiem, instalować. Świetne. Sega coraz bardziej idzie do fanów. A już tym bardziej Sonica. Na przykład dla ludzi takich jak ja, którzy w życiu nie robili swojej własnej oryginalnej postaci, to jest coś nowego, coś czego nigdy nie robili, coś co może fajnego. A więc... cały myk polega na tym, że ta postać ma
gadżety. My możemy ją najbardziej uposażyć w gadżety, które nam pomogą z różnymi rzeczami. Te gadżety nazywają się Wispony, które można powiedzieć mutują, trochę modyfikują działanie Wispów normalnych. No i po prostu modyfikują w różny sposób, to zaraz będziemy w kolejnym materiale patrzeć. No i jest 7 różnych typów naszej postaci. W trailerze tutaj, jak widzieliście, był wilk, bo to jest wilka, nie żaden pies albo lis albo cokolwiek innego. I królik. Jeszcze są 5 innych. 5 innych, o jakich wiemy, że będzie. I może Sega przez to będzie dawała jakieś DLC z nowymi, na przykład paczkami, że w sensie inne możliwości postaci. Ale tymi innymi postaciami są wilk, królik, kot, pies, niedźwiedź, ptak i jeż. Czyli można powiedzieć, że cały czas miałem rację z tym, że w każdej nowej anniversary game jest jeden jeż nowy. To wciąż miałem rację. Tak wam się przyznam, że troszkę myślałem, że będą te customowe postacie. To było dla mnie to było troszeczkę zbyt randomowe, że tak nagle join the resistance. Tak jakby to do nas to było powiedziane, a nie do kogoś innego. A i to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Osobiście na pewno zrobię na let's playu jakąś postać, pewnie będzie 30-minutowy odcinek tylko z tego, jak tworzę postać. A teraz przejdziemy do drugiego gameplaya, jaki został nam pokazany. Z poziomu, który widzieliśmy, i wreszcie on dostał nazwę. Jest to Park Avenue. I swoją drogą gra Sega cały czas referuje do naszego Third The Character. Tak nazywałem tą postać. Jako hero, czyli bohater. I po tym gameplayu wam jeszcze przedstawię parę rzeczy, jakich się dowiedzieliśmy, a więc 3, 4, myk! Dobra, więc to był gameplay naszego bohatera w Sonic Forces. I mogę tak powiedzieć, że wygląda to świetnie. I było też trochę gameplayu wcześniej, ale to jest taki dosyć dłuższy. Z tego co wiem, to jest cała ta jedna plansza. Znaczy nie cała, w sensie to co zostało nam pokazane, to jest cała plansza, ale nie. Ale nie wiem, co nam to pokazane. Muzyka jest świetna, bo to jest dalszy ciąg tej chyba muzyki, jeśli dobrze rozumiem. Jest wokal w tej muzyce. Jest kurde wokal w tej muzyce! Wokale powracają do poziomu. Jej! Sonic Adventure 3, następna gra, potwierdzone info. Parę gadżetów zobaczyliśmy. Znaczy, no dwa w sumie, czyli grappling hook, jak to nazywa, nie pamiętam, który jest domyślny z tego co wiem i tego pistolecie, który ten Wispon odpowiada za to, czy tak przekształca Wispa Burn, który swoją drogą dotychczas był tylko ekskluzywny dla handheldowych Soników, czyli dla Sonic Colors DS i Sonic Generations na 3DS-a.
No, który może, jak widzicie, zostać używany i na ziemi, i w powietrzu. W powietrzu zostaje używany jak normalny burst, czyli po prostu wybija nas. Nie przekształca nas w nic, ale wybija nas z naszej tej armaty. I jako flamethrower, jako miotacz płomieni na ziemi, co jest świetnym pomysłem. I chyba wiecie, że pierwszą postacią, jaką zrobię, to jest Shadow. Przez to. Powiedziałem. Dodatkowo, po tym gameplayu dostaliśmy troszeczkę newsów, mniej więcej też z tym, jakie są rasy zwierząt, jakich możemy tworzyć, ale nie powiedziałem o tym, że każda z tych ras ma swoją pewną rzecz, która ją różni od innych, co jest według mnie świetne i każda postać będzie inna przez to. Wilk przyciąga pierścienie, trochę jak elektryczna tarcza w Sonic Mania i w Sonic 3 & Knuckles. Królik ma większy czas nieśmiertelności po dostaniu obrażeń. Kot trzyma cały czas jeden pierścień po uderzeniu. Znaczy, i to jest, pewnie się zastanawiacie, o, czy jest nieśmiertelny w takim razie. No właśnie, nie tak to działa. To jest coś na rodzaj trzeciego hita. Że na przykład, nie wiem, macie 200 pierścieni i co swoją drogą mówi nam, że wszystkie pierścienie z nas będą wylatywać, jak zostaniemy trafieni. Kiedy nas uderzą, to tracimy z tych 200 pierścieni 199, zostaje nam jeden. I przez to możemy się troszkę bardziej możemy się uratować po prostu z sytuacji, a nie od razu praktycznie możliwie umrzeć. Pewnie się to przyda bardzo na bossów jakiś ekskluzywny dla twardy charakter. Pies. Kiedy zrestartujemy poziom lub... kiedy zginiemy, to na starcie dostajemy 5 pierścieni. Niedźwiedź odrzuca albo sprawia, że roboty wybuchają, przez co ranią innych przeciwników, zapewne. Homing atakiem. Jestem ciekaw, jak to działa. Nie jestem pewien co do tłumaczenia. Kwiatek. Ptak może robić double jumpa, czyli jeżeli Sonic nie będzie miał tej możliwości, to sądzę, że to będzie że ptak to będzie wasza najlepsza opcja dla zrobienia Colors Sonica albo coś w tym stylu. No i jest jeszcze jeż, który, co jest w sumie bardzo dziwne, może zbierać pierścienie po uderzeniu, w sensie siebie. Co jest bardzo dziwne według mnie, to znaczy, że inne postaci tego nie mogą robić? Znaczy, pewnie Sonic może i Classic Sonic pewnie też, ale... że tu jest jakoś taki, czyli trochę takie dziwne to jest. Dodatkowo mam trochę złe przeczucia, gdyż widzieliśmy praktycznie wszystkie gameplaye, poza tym dwuwymiarowym, pokazuje Third the Character. Teraz musicie przejeżdżać, jak ja tu robię pogadankę, no cóż. Pokazuje Third the Character w poziomach Modern Sonica, co jest dziwne. Znaczy, zakładam, że nie wszystkie będą tak i po prostu niektóre poziomy będziemy musieli przechodzić i tą postacią. I zakładam, że wielu ludziom się nie spodoba, że Third the Character też jest, też ma sekcję 2D, co czyni praktycznie 66% gry dwuwymiarową. No, to ja osobiście nie mam nic do 2D, w tym przypadku 2,5D, ale no, wiem, że ludzie pewnie będą się będą krzanić kłopoty, tak samo jak robią to teraz z tą robieniem własnej postaci, no po prostu ludziom się nic nie podoba. Faktem, większości się podoba to, ale po prostu też jest bardzo duża część tych, którzy po prostu hejcą ten pomysł. Troszeczkę boli.
Dodatkowo zostało nam pokazane bardzo ważna rzecz, czyli menu tworzenia postaci, gdzie mamy po prostu miliony rzeczy, których możemy customizować naszą postać. Też dostaliśmy parę screenshotów tej postaci nowej, tych postaci nowych, więc pewnie będą wam przylatywały. Ale no właśnie, jak mówię, został nam pokazany menu, gdzie jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż jest pokazane nam ikonka World i ikonka Missions, co bardzo mi przypomina Sonic Unleashed. Jestem ciekaw, czy w tej grze będą hub worldy. Znaczy na pewno, no skoro mają być też NPC, to musi być hub world. Ludzie lubią hub worldy, to już Sega wie i szkoda, że ostatnią grą, jaka używa hub worldy z normalnej gry Sonica, to jest Sonic Generations. Znaczy to też nie był taki do końca hub world, bo tylko prosta linia to była. Więc mam nadzieję, że będzie ten hub world. I dodatkowo prawdopodobnie gra nie będzie miała za dużo CGI. A jeżeli już będzie miała, to nie będzie w niej tej trzeciej postaci. Jak nas zapewniła Sega, postać ta będzie występowała praktycznie przez całą grę. I prawdopodobnie pojawi się też w finale. Ja jestem tak bardzo pewien, że oni go zabiją po prostu, że on zginie po prostu na końcu gry. To będzie świetne. Znaczy, nie świetne, że zginie postać, ale no po prostu to będzie świetne, jeżeli znowu będę miał rację. Że o, zginął. Kurde, Pixel miał rację. Trzeci raz. Praktycznie. Są też spekulacje. Pojawiła się pewna plotka, bo jeden gość wyskoczył z tym, że zaczniemy jako nasza postać i będziemy mieli... że cały plot będzie odbywał się dlatego, że Sonic gdzieś zniknął. I dlatego zrobiły się te siły, resistance i the forces, nie resistance, tylko forces, i nasz celem naszej postaci jest znalezienie Sonica, później Tails się przyłącza, później coś tam, Classic Sonic, no i cała przygoda się zaczyna. Osobiście sądzę, że to może być też dobre, sądzę, że tak może być, bo w końcu gdyby można było wszystkie historie na przykład w 06 brać, to technicznie rzecz biorąc powinniśmy najpierw zagrać Silverem, nie Sonikiem, żeby ogarnąć rzeczy. Ale mówię, no coś tu na pewno jest, coś tu na pewno jest, znaczy tak, każdy może sobie wyjść po prostu i tak naprawdę Sonic Forces wyjdzie też na past geny, o, potwierdzone info, ale no widzę to, że to może być możliwością, ale raczej nie sądzę, że tak będzie. Chociaż przyznam, że z tym, że Sonic gdzieś po prostu zniknął, to jest nawet dobre. Bardzo mi się to podoba, taki koncept, że jest to jakoś wyjaśnione. O, Sonic gdzieś zniknął i dlatego Eggman przejął władzę nad światem. I w zasadzie to tyle, co mogłem powiedzieć. Sonic Forces, pewnie coś jeszcze dostaniemy na E3, a E3 jest za miesiąc albo za dwa, jeśli dobrze pamiętam, więc wtedy będziecie jeszcze mieli jakieś newsy. Za niedługo pewnie się też pojawi odcinek z Spyro Season of Ice. Akurat ten odcinek miał priorytet, gdyż no, skupiam się na tym kanale głównie na Sonicu, jakbyście nie zauważyli. No i tak, no i w tym tygodniu też się pojawi Shadow the Hedgehog, spokojnie. Wiem, że brakuje nam już troszeczkę dni tygodnia, ale spokojnie, jak na wojnie. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Sonic Forces oczywiście wychodzi nadal, nie ma żadnego jeszcze przedłużenia, nadal wychodzi w okolicach świąt. Żegnam się z wami aż do E3, do pogadanki. Może jeszcze jakaś będzie o Sonic Mania, gdyż został dany gameplay. No i na razie cześć. Pa, pa.
control!